No witam serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie, że tak powiem. No i kolejne części będą już w niedługim czasie, słuchajcie. Z vintage'a takiego fajnego. Słuchajcie, to jest Dual 1237. I znowu powiem, słuchajcie, specjalnie dla tych, którzy hejtują. I będę co chwilę powtarzał. No bo po prostu tak, tak jest, no. Taki jestem. O. Będziemy do tego duala dorabiać wzmacniacz 2x 10 W na Germanach. Będziemy go całkowicie odnawiać. Będzie bardzo, bardzo, bardzo przyzwoity wzmacniaczyk. Jak widać tutaj, to jest wymontowany moduł też z gramofonu. Do tego będzie preamp i zasilacz. Preamp na dwóch ECC83. Tylko musimy odnowić płytkę, ponieważ jest starsza. Akurat ten preamp był składany nie przeze mnie, tylko przez mojego kolegę. Mamy tutaj zasilacz stabilizowany anodowy. To jest 130 V z tego, co widzę, czy więcej. Się dowiemy, jak się podłączy. Dokładnie. No i cóż, no do tego będzie preamp, czyli to będzie tak, preamp, będzie wzmacniacz, będzie zasilacz i taka sama drewniana obudowa do tego wzmacniacza, będzie po prostu komplet. Do tego duala jeszcze mam dwie kolumienki, słuchajcie, i znowu powiem, słuchajcie, te dwie kolumienki to jest ITT, kiedyś, pamiętacie, też 70. albo 6, albo 8 rok. Czyli tak, Dual 77. Powiem tak, jest troszkę starszy ode mnie. 77. ECC83. Też w granicach gdzieś 70 lat. Wzmacniacz, akurat ten wzmacniacz na Germanach, to lata na pewno gdzieś 80. Czyli kolejny vintage się zapowiada, słuchajcie, już na tym kanale. A ja pozdrawiam. Miłego słuchania, miłej muzyki, że tak powiem. Znaczy nie, no nie będziemy puszczać muzyki na YouTube, ale jak to ktoś powiedział, ten pan Janek to jest magiczny. No to dobra, no to co będziemy robić, słuchajcie? Robimy preamp w następnym odcinku.